Chcesz dowiedzieć się, jak klonować głos? Oglądaj to wideo. W pierwszym kroku musimy wejść na stronę 11 Labs. Link podrzucam Tobie niżej w opisie. Tak jak widzisz, mamy tutaj dostępny również darmowy plan. Jeśli chcesz po prostu na przykład użyć jakiegoś głosu do czytania książek, czy jakichś innych sytuacji. Niestety klonowanie dźwięku jest dostępne w wersji tutaj już tej starter, ale tak jak widzisz, za pierwszy miesiąc kosztuje ona zaledwie 1 dolara, czyli około 4 zł. Później też nie jest drogo, no bo zaledwie w okolicach 20 zł, no ale jak chcesz, możesz sobie później tam subskrypcję anulować. Więc na start wybierasz sobie wtedy tutaj tą opcję, start i zakładasz konto. Proces ten pominę, no bo wiadomo, każdy już raczej potrafi się zalogować, zarejestrować i od razu wskakuje na moje konto. No jesteśmy. Po zalogowaniu powinien Ci pokazać taki właśnie oto panel. W innym wideo pokażę Ci, jak generalnie poruszyć się po 11 Labs. W kolejnym wideo pokażę Ci, jak generalnie poruszyć się po 11 Labs i generować głos, ale tutaj zajmiemy się jego klonowaniem. Więc wybieramy tutaj z bocznego menu zakładkę Voices, czyli głosy. Możliwe, że masz tą stronę też po polsku albo sobie przetłumaczysz. I następnie wybieramy tutaj ten plusik, aby dodać głos. I teraz mamy możliwości stworzenia głosu, jego sklonowania w wersji takiej, nazwijmy to, podstawowej, no albo sklonowania go w wersji premium. Tutaj tej wersji premium, tak jak widzisz, nie możemy wykorzystać. Ja już jeden głos wykorzystałem, bo mam jeszcze ten wyższy pakiet, więc skorzystamy z tej wersji tutaj klonowania podstawowego. Jest to prostsze, będzie trochę mniej dokładne, ale wystarczająco dobre. I teraz musimy znaleźć tutaj tylko próbkę dźwięku, tak więc jeżeli chcesz, żeby to był na przykład prezydent, albo jakaś postać z bajki, albo ktoś inny, no to musisz ten dźwięk sobie pobrać, a następnie tutaj musisz go wrzucić. Tak jak widzisz, można tu sobie kliknąć w to i wtedy wybrać z plików na komputerze, albo po prostu przeciągnąć i upuścić właśnie w to miejsce. A więc ja sobie przeciągam tutaj głos pana prezydenta, który już sobie wcześniej pobrałem, no i go tutaj wrzucam. Tu wyżej musimy jeszcze sobie nazwać nasz głos, jak chcemy, aby on się nazwał. No, ja go nazwę tutaj oczywiście z szacunkiem prezydent Andrzej Duda, albo po prostu Andrzej Duda. Zobaczmy, robi startek, to klikam. Mam nadzieję, że tego już nie słychać. OK, i możemy sobie tutaj jeszcze jakieś fajne tagi. Więc dajmy sobie tutaj tak, na przykład prezydent Andrzej Duda, dobra. I zapisujemy opis. Jeżeli chcesz, możesz sobie taki dodać, jeżeli nie chcesz, no to nie musisz go dawać. OK, tutaj trzeba zaznaczyć. Robimy tutaj głos. I zaraz nasz głos powinien być gotowy. Tu możemy go zatrzymać, żeby już się przestał odtwarzać. Andrzej Duda. Próbka. OK. Aha, bo tak, dobra, tak się nazywa nasz dźwięk, dobra, który tutaj dałem. I teraz musimy sprawdzić, czy nasz dźwięk działa. No więc wchodzimy sobie tutaj na przykład do góry w tą do góry na samej górze zakładkę Speech. I teraz wybieramy sobie tutaj, jaki głos chcemy. Tutaj rozwijamy listę, no i musimy na tej liście całej tutaj poszukać naszego głosu. O, jest tutaj Andrzej Duda, prezydent. Super. Jest zadany nasz głos. I tutaj mamy rekomendację, aby przełączyć to na wersję drugą. Więc klikamy sobie Switch. Możesz jeszcze, jeżeli chcesz, sobie tutaj tym przełączać, czyli klikasz sobie w tą opcję i zmieniasz między 11 wielojęzyczny, wersja druga, wersja pierwsza. Tu niedawno powstała jeszcze wersja Turbo, ale ona tutaj nie obsługuje języka polskiego, jest tylko angielski, no więc będzie się to przy naszym języku tutaj akurat sypać. No dobra, mamy to wybrane, mamy wszystko wybrane, OK, i teraz musimy podać sobie jakiś głos, jakiś tekst, który chcemy, żeby był stworzony głosem tym, który sobie właśnie przed chwilą stworzyliśmy, który sobie wybraliśmy. Ja sobie stworzę tutaj intro, powiedzmy właśnie do tego tutaj filmu, który właśnie teraz oglądasz. Więc niech to będzie na przykład, chcesz dowiedzieć się, jak klonować głos? Oglądaj to wideo. I teraz tu na samym dole klikamy sobie generuj. I za chwileczkę powinien już być nasz głos, nasza próba. Chcesz dowiedzieć się, jak klonować głos? Oglądaj to wideo. OK, według mnie jest nieźle. Jeżeli tutaj nie słychać tego dźwięku, to zaraz próbkę wrzucę tutaj w edycji tego wideo. Problem jedynie oryginalnie powstał taki, że nie przeczytał za bardzo znaków interpunkcyjnych. Powiedział to też dość szybko, tak? Bo chcesz klonować głos? Obejrzyj to wideo.
mniej więcej tak to brzmiało, dlatego tutaj trzeba byłoby zrobić przerwę, powiedzmy przeciąć to, ten dźwięk i go rozdzielić nieco, no albo możemy ewentualnie tutaj jeszcze pobawić się w ustawieniach głosu. Tutaj mamy kilka różnych ciekawych opcji, no ale one niestety tutaj za bardzo nie wpływają na szybkość, tylko bardziej na jakieś inne drobne elementy, ale generalnie w tym momencie mamy już głos sklonowany. No i co teraz można z tym głosem zrobić? No, otóż można go sobie pobrać, a później już dalej możesz go sobie wrzucić, gdzie chcesz. Więc tutaj, muszę przesunąć sobie mój obrazek, moją twarz. No i tak jak widzisz, tutaj możemy sobie to ocenić, czy nam się podoba, nie podoba, udostępnić albo tym guzikiem właśnie pobrać. Więc klikamy sobie w ten guzik, no i możemy go sobie zapisać. Intro, powiedzmy, ja sobie zapiszę. Intro MP3. No i w tym momencie mamy już wszystko gotowe. Jeżeli chcesz robić kolejny tekst, który będzie powiedziany właśnie przez głos naszego prezydenta, czy też innej postaci, którą sobie wybierzesz, no to podstawiasz po prostu tutaj tekst, no a następnie robisz generuj. Co bardzo ważne, ten program zwraca uwagę na znaki interpunkcyjne. Tak więc jeżeli nie dodasz kropki, tylko po prostu zaczniesz robić kolejne zdanie, no to on będzie to czytał ciągiem. Jeżeli dasz znaki zapytania, to trochę postara się zmienić intonację. Tak samo wykrzyknik, tak samo kropki, przecinki, wielokropki i tak dalej. Oczywiście, jeśli chcesz robić jakąś inną narrację, to warto przetestować sobie tutaj kilka tych różnych głosów, ponieważ tworząc już parę takich różnych projektów z użyciem tego głosu, zauważyłem, że jedne dają od siebie więcej emocji, a inne mówią bardziej monotonnie, na przykład coś w tym stylu. Inne bardziej zwracają uwagę na te przystanki, dłuższe przerwy, no a inne jednak mówią ciągiem, nie ma to większego znaczenia. Ale musisz potestować, pobawić się i na pewno coś ciekawego tutaj znajdziesz. Koniecznie polub ten film i obserwuj kanał Janka.